Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszym drugim adwentowym spotkaniu, w którym powiemy sobie trochę więcej o symbolice światła, jaka towarzyszy nam w czasie adwentu, ale zanim to nastąpi, chciałem przywitać naszych gości. Jest z nami pani Iza, pan Krzysztof, małżonkowie z naszej parafii od 26 lat w małżeństwie, a w naszej parafii ile? Na początku. Też tyle samo. Jest ksiądz Jacek. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tematu, to zapytam się was, jak tam adwentowe postanowienia? Czy udało się wam je zrobić? Oczywiście, tak. Dobrze. Nie będziemy zdradzać, jakie one są, bo warto mieć taką właśnie swoją tajemnicę z Panem Bogiem i realizować jakąś obietnicę właśnie, którą się mu złożyło, o której wiesz tylko ty i on, to chcielibyśmy czynić. Zachęcamy was do tego. A wracając do tematu światła, księże Jacku, pytanie, z czym gdzieś kojarzy się tobie światło, co daje ci światło? Kiedy się dobrze, kochani, zastanowimy, to myślę, każdy z nas przyzna, że tak naprawdę ciemności nie ma. Brakuje najczęściej światła i ono powoduje, że żyjemy w klimacie niepewności. Wiedzą to szczególnie ci, którzy stracili światło, jeśli chodzi o życie, możliwości oglądania świata, przeżywania go w relacji, spojrzenia z drugim człowiekiem. Ale przede wszystkim myślimy dzisiaj o tym świetle, które z nadzieją oczekujemy każdy z nas w swoich sercach. Brak pewności, brak bezpieczeństwa. To wszystko, co niesie brak światła, odczuwamy również w naszym życiu duchowym. Dlatego zapalamy światło, by pobudzić nadzieję. Zapalamy światło, żeby zrozumieć, że ten, który przychodzi, jest światłem naszych oczu, naszych serc. Lud żyjący w ciemności ujrzał wielkie światło i ta nadzieja światła towarzyszy w sposób szczególny naszemu życiu duchowemu. No dokładnie. Światło daje nam się to bezpieczeństwo, tą pewność, poznanie, odkrywa prawdę. I dlatego w sposób szczególny towarzyszy nam w adwencie. Chociażby właśnie światło wieńca adwentowego, czy światło lampionów, którymi przychodzimy na roraty, czy światło świecy roratnej, która symbolizuje właśnie Maryję, tą, która zajaśniała światłem, jakie zapalił w niej Bóg. Warto tą też symbolikę poznawać, zgłębiać. Mamy pośród nas właśnie wieniec adwentowy, pan Krzysztof i pani Iza już od lat wielu czynią taki wieniec właśnie w naszym kościele. Z czym wiąże się ta symbolika? No, symbolika przede wszystkim wiąże się z oczekiwaniem, tak? Oczekiwaniem na przyjście Pana. Są cztery świece, które towarzyszą nam przez cztery niedziele Adwentu. No i na świecach oczywiście jest ten temat przewodni dzisiejszego naszego spotkania, czyli światło. Wieniec adwentowy to jest sam w sobie symboliką, jako okrąg, który symbolizuje nieskończenie Pana Boga. Do tego kolorystyka, czerwony, zielony kolor. Także jest to wszystko powiązane z obecnym czasem, no a w tych naszych obecnych trudnych czasach, takich właśnie bez tego bezpieczeństwa, pewności, na pewno powinien stać się naszym takim oparciem. Tak, te cztery świece, teraz zapaliliśmy akurat drugą, symbolizują cztery niedziele Adwentu i każda z nich ma też swoje znaczenie, tak? Ta druga świeca. Dzisiejsza świeca jest to świeca pokoju, świeca Betlejem, no taka właśnie, która na dzień dzisiejszy powinna nam też przypomnieć miejsce narodzenia Pana. A o reszcie proszę sobie poszukać samemu. Tak jest, to jest trochę takie zadanie, zachęta, żebyśmy też
pogłębiali naszą wiedzę, bo ta symbolika wieńca adwentowego jest naprawdę bardzo piękna i przebogata i zachęcamy Was do tego, żeby to uczynić. Jeszcze ksiądz Jacek. No cóż, no wiadomo, to co powiedział pięknie tutaj pan Krzysztof, czerwony kolor, kolor miłości, wpleciony w ten wieniec, życie zjednoczone rodziny, kwestia zieleni, czyli życia samego w sobie, dodatkowo widzimy tutaj naturę. To wszystko sprawia, że klimat wokół wieńca, który tworzy rodzina, jest takim klimatem bardzo ciepłym i pięknym. Jak już też powiedziano, każda świeca ma swój symbol, znaczenie, które coraz bardziej przybliża nas do radości spotkania z Panem. No i mam nadzieję, że i w Waszych domach taki wieniec się znajduje. Natomiast chcielibyśmy Was dzisiaj zachęcić do takiej pracy też rodzinnej, wspólnej, żeby zrobić lampion, z którym przychodzimy na roraty. Też światło. Tak, też związane ze światłem. I taki własnoręcznie wykonany lampion można sfotografować i umieścić na naszym profilu facebookowym. Najładniejsze zostaną oczywiście wyróżnione, nagrodzone. Ale myślę, że już samą nagrodą gdzieś będzie to, że coś takiego wspólnie razem dokonaliśmy. Jest to też pewna wartość, tak, właśnie tego, że wkładamy pewien trud w przygotowanie do świąt, w oczekiwanie na to Boże Narodzenie, właśnie chociażby czyniąc wspólnie rodzinnie taki lampion, który można również potraktować też chociażby o poranku czy z wieczora jako znak przychodzącego Zbawiciela i zapalić właśnie to światło, czy to przychodząc na roraty, czy też w domu, łącząc się duchowo w tym czasie właśnie z tymi, którzy uczestniczą w Eucharystii. Życzymy Wam tego, aby nie przespać czasu Adwentu, aby właśnie realizować odważnie te postanowienia, o których mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. No i zapraszamy za tydzień. Na roraty. W tygodniu. U nas w kościele o godzinie 7. Ja jeszcze może tylko dopowiem, tak, bo pytałem się dzieci. Mamy taki konkurs, wiadomo, że troszkę przez te czasy utrudniony, ale każde dziecko, które bierze udział w konkursie, również poprzez przysłanie do nas tego lampionu otrzymuje dodatkowe punkty, po to by ta radość była jeszcze większa. Serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże, błogosławionego czasu adwentowego.